Cześć, tu Marta, witam Was w śnieżnym ogrodzie. Moje social media, moje wiadomości na Instagramie są pełne pytania. Siać czy nie siać w styczniu? Oto jest pytanie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym i dać przykłady dla osób, które zupełnie jeszcze nic im się nie chce robić, chcą na razie się relaksować zimą, a może chcą coś zrobić w domu, ale nie wychodzić na zewnątrz. Także dla tych, którzy chcą do ogrodu wyjść, przebierają nogami i nie mogą się doczekać, będą przeróżne opcje, co w styczniu można zrobić. Zapraszam. Ja oczywiście podzielę się swoimi doświadczeniami, zarówno tym, co ja robię, ale też Waszymi wiadomościami i zdjęciami, które mi przysyłacie z siewów w styczniu, ale liczę też na to, że opowiecie w komentarzach, jak Wam się sprawdza. Zacznijmy może od klasycznych wysiewów na parapetach, czyli bierzemy rośliny, wysiewamy je do kuwetek, do czego tam mamy, wystawiamy na parapet i liczymy na to, że ilość światła, która wpada przez okno, będzie dla roślin wystarczająca. Rośliny do wzrostu potrzebują światła, zachodzi wtedy fotosynteza, one zamieniają wodę, światło, dwutlenek węgla na energię, która jest potrzebna do prawidłowego wzrostu. W styczniu w Polsce godzin światła w ciągu dnia mamy bardzo mało, bardzo często, tak jak dzisiaj, mamy pełne zachmurzenie i dlatego te procesy bardzo często są zaburzone. Dlatego ja akurat w styczniu nie sieję, dlatego że zauważyłam, że moje rośliny są wyciągnięte, przekrzywione, ich wzrost jest zaburzony. Ja sadzonki chcę, żeby były krępe, przy ziemi. W styczniu nigdy mi się to nie udało i zdjęć, które od Was otrzymuję, bardzo często widzę, że efekty macie bardzo podobne. Z tego powodu z wysiewami na parapetach wstrzymuję się do końca lutego, a nawet do początku marca. Ale oczywiście są metody, które możemy zastosować, które będą świetnie działały. Jedną z takich metod jest użycie sztucznego oświetlenia i jak najbardziej emulowanie takich warunków, jakie są na zewnątrz, ale trochę wcześniej, bo my po to wysiewamy rośliny wcześniej, żeby mieć lepsze efekty, żeby nam szybciej rośliny kwitły, szybciej owocowały. I oczywiście użycie dodatkowych lamp, na przykład w osobnym pomieszczeniu, ponieważ w domu bardzo często jest za ciepło. Rośliny też potrzebują spadków temperatury nocą, więc albo mamy pomieszczenie, w którym skręcamy grzejnik wieczorem, albo na przykład mamy w garażu takie miejsce wydzielone, w którym te rośliny pod lampami możemy hodować. Ale ja i tak czekam, słuchajcie, nawet z wysiewami papryk czy bakłażanów, które teraz w styczniu jak najbardziej dużo osób sieje, ja czekam sobie jeszcze do lutego. Natomiast robię coś, co można zrobić w ogrodzie i to bardzo Wam polecam. Możemy zrobić winter sowing, który możemy wykonać zarówno w butelkach, jak i wykonać go na naszych rabatach. Chciałam Wam dzisiaj pokazać, ponieważ mam nasiona, jest nowa rabata i pomyślałam sobie, że tam będzie super wysiać rośliny teraz w styczniu, właśnie w tym śniegu, to jest super sposób. Nie zgadniecie, co znalazłam koło mojego domku ogrodnika. W zeszłym roku zcięłam orlaję i zostawiłam ją, żeby się wysuszyła. Ona była przy ścianie domu, ale to jest suche miejsce, nie padał na nią deszcz. Mamy zasuszone nasiona, które już nawet przeszły stratyfikację. Najpierw są stratyfikacją. Cóż to jest? Stratyfikacja to jest okres zimowego przechłodzenia nasion, które może się odbyć w ogrodzie, ale też możemy je symulować w domu, czy możemy zasymulować go też w naszych butelkach. Tutaj ta stratyfikacja przebiegła naturalnie, ale dalszą część, słuchajcie, zrobimy na rabacie. Także idziemy na front domu, trochę tych nasion zbiorę i rozsieję na teraz na śnieg, który właśnie się roztapia. Te nasiona tam sobie przeleżą. Śnieg roztapiający się zapewni wilgoć, która będzie ciągnęła te nasiona do ziemi. Zobaczymy, czy te orlaje w przyszłym roku wzejdą wiosną. Chodźmy. Złapałam parę orlai. Dużo pytań od Was było, co robiłam jeszcze na rabacie, którą oglądaliście, jak ją tworzyłam. Oczywiście podlinkuję Wam jedno wideo, jak zaczynaliśmy o roślinach, a w drugim wideo, jak już je sadziłam. W opisie wideo znajdziecie też wszystkie rośliny, które tutaj na rabacie się znajdują. Ale pytania od Was były oczywiście o follow-up, czy coś jeszcze na rabacie robiliśmy. Wystawiliśmy, znaczy Michał wystawił, ja tutaj nic nie robiłam. Wystawił Michał murek, który jest wzdłuż całości, żeby nikt tutaj nie wjeżdżał w to, ale to też ładniej nam, wydaje mi się, że lepiej to wygląda. Już jak jest zrobione, to od razu jest taki większy porządek. Ja z kolei wysypałam korą, bo nie miałam już za dużo kompostu, więc zdecydowałam się na korę, drobniutką korę, którą obsypałam wszystkie rośliny, wiedząc, że będzie minus 15. Ale teraz tej kory nie ma tam dużo, głównie było wokół roślin, żeby lepiej trzymały wilgoć i żeby lepiej przezimowały. Będę rozsypywać nasiona. Słuchajcie,
tego typu nasiona możecie rozsypywać przeróżnych roślin, ale w szczególności rośliny, które zyskają na stratyfikacji. Mogą to być byliny takie jak jeżówka czy rudbeckia, a także rośliny jednoroczne, które świetnie reagują na taki okres przemrożenia. Orlaja, maki, habry czy czarnuszka. One bardzo dobrze na to reagują, kosmos nawet bardzo dobrze też na to reaguje. Rozsypujemy je na śnieg, a śnieg, kiedy będzie się topił, dociśnie nam te nasiona do ziemi. One bardzo dobrze powinny się przyszpilić do ziemi i wzejść. To jest takie imitowanie naturalnego procesu. Nasiona teoretycznie spadły latem lub jesienią na ziemię, potem też przechodzi okres stratyfikacji, potem nam wschodzą. Ale jeżeli macie jeszcze jakieś nasiona, szczególnie takich roślin, które będą zyskiwały na tym, to należy rozsypać. Ja wskakuję i rozsypuję. Nasiona orlai wyglądają jak takie robaczki, zobaczcie, one są po prostu takie, mają kłujki, sobie przedziwne są. Orlaja jest rośliną dość wysoką, sięga prawie do mojego uda, także będę rozsypywać ją w takich miejscach, gdzie wiem, że będzie wyglądała dobrze. Ja tutaj na przykład mam perowskią, mam jeżówki, wydaje mi się, że trochę tych nasion, oczywiście sypię ich więcej, bo wiem, że na pewno nie każde wzejdzie, ale może coś nam wyrośnie, zobaczymy. Trochę ta rabata ma być taką dziką rabatą, imitującą nam naturę. Ja mam bardzo dużo tych nasion, także chcę tutaj rozsypać. Orlaje teoretycznie można przysadzić, jeżeli będzie ich na przykład za gęsto albo za dużo, tylko trzeba bardzo uważać, bo ma korzeń palowy. Także jeżeli kiedykolwiek rośliny takie jak orlaje albo czarnuszka będziecie przesadzać, pamiętajcie o tym, że trzeba bardzo dokładnie podkopać, delikatnie rozdzielić rośliny, żeby tego korzenia palowego nie uszkodzić. Ale wielokrotnie je przesadzałam, bo na przykład siały mi się gdzieś, wiecie, w żwirku czy gdzieś. Dało się, przeżyły, pięknie kwitły. Słuchajcie, ja uważam, że to jest taka metoda, która po prostu nie zabiera Wam prawie w ogóle czasu, a jest fajnym pomysłem. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Fajny eksperyment. Teraz kolejna metoda. Winter sowing w butelkach. Robiliście kiedyś? Bardzo fajna metoda. W zeszłym roku testowałam dla Was metodę siania w butelkach, winter sowing, ale robiłam to dość późno, bo robiłam to w marcu. Ale teraz, w styczniu, to jest genialny moment na to, żeby to zacząć. Słuchajcie, bierzemy butelkę, rozcinamy ją na pół, wypełniamy ją ziemią do wysiewów i siejemy tam rośliny, które zyskają właśnie na tym, że przechłodzą się na zewnątrz. One nie będą nam wschodziły w styczniu oczywiście, będą nam wschodziły w marcu, w kwietniu, ale warto je teraz zostawić i tutaj rośliny takie jak werbena patagońska, bardzo dużo z Was chce werbenę siać w styczniu i ma dużo niepowodzeń. Świetnie się udało. W zeszłym roku pisaliście mi w wiadomościach, że naprawdę fajnie poszło z werbeną. Ja siałam w zeszłym roku w tym wideo, które Wam oczywiście teraz podlinkuję. Możecie zobaczyć krok po kroku, jak to zrobić. Ja siałam tam ostróżki. Słuchajcie, wzeszły wszystkie, pięknie wyglądały. Rewelacja. Także ta metoda jest fajna. Potem te butelki, kiedy już je przygotujecie, stawiamy w miejscu, które jest osłonięte od wiatru, ale będzie tam dostęp wody, kiedy będzie padał deszcz. Co jakiś czas należy pójść raz, powiedzmy na 2 tygodnie, pójść zobaczyć, czy ta wilgotność w tej butelce jest dobra. Bardzo istotne jest, żeby butelka miała odpływ, ale siejemy teraz, zostawiamy gdzieś w ogrodzie i potem wiosną będziemy już sobie sadzonki przesadzać. Nie bawimy się z parapetami, z tym wiecznym podlewaniem. Jest to taka bardzo fajna metoda, którą można wykorzystać, jeżeli w szczególności macie butelki od wody 5 litrów. One są chyba najlepsze. Najlepsze butelki to są jasne butelki. Jak najbardziej przezroczyste, zwróćcie uwagę, czy nie ma tam na pewno żadnych naklejek. Bardzo istotne jest to, żeby te rośliny dostawały światła, w szczególności już wiosną, kiedy zaczną wschodzić. Także tam to wideo koniecznie zobaczcie krok po kroku, ale wydaje mi się, że to jest bardzo fajny sposób. Cała ta idea winter sowing wydaje mi się jednym z bardziej genialnych pomysłów na to, jak można dzieciom pokazać, jak następuje ten proces wzrostu roślin, czym jest stratyfikacja. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy w szkołach kiedyś robili tego typu eksperymenty, jak wytłumaczyć komuś, na czym polega ten okres przechłodzenia, na czym polega fotosynteza. To są niby takie trudne wyrazy, ale jeżeli będziemy obserwować nasze rośliny właśnie przez ten okres, możemy też zrobić testy winter sowing na zewnątrz, a w kuwetkach czy w małych doniczkach wysiać te same rośliny na parapecie, zobaczyć, czym się będą różniły, jaki będzie ich wzrost, zapisywać sobie wnioski. Dla mnie to jest po prostu genialny sposób nauki tego, jak działa natura, w taki sposób, wiecie, proaktywny i pełen przykładów. Słuchajcie, teraz zapraszam Was do domu, pokażę Wam, jak wyglądają moje pudełka z nasionami, jak je segreguję i przygotowuję sobie już na to moje sianie, które będzie miało miejsce w lutym i w marcu. Chodźmy do domu. Nasze dekoracje świąteczne ciągle są na ganku, ale jak możecie zobaczyć, jabłka są objedzone. Ja tutaj mam codziennie wydeptane ślady kosów, które lądują. Objadły wszystkie ileksy i jabłuszka, także super. Ja jeszcze, jak już będę to demontować, zaniosę im te resztki, żeby sobie dojadły.
dobry, Tyrionio. Od razu przyjemniej w domu, cieplutko. Słuchajcie, pudełek jest naprawdę dużo i wszystkie nasiona są jeszcze z zeszłego roku. Ja w zeszłym roku, oczywiście jak zwykle, zamówiłam nasion trochę za dużo, albo po prostu w paczce tych nasion jest dużo. I zaczynam zawsze rok od tego, żeby przejrzeć, co mam w tych moich pudełkach, ale też powiem Wam, jakie segreguję te wszystkie nasiona, żeby się nie pogubić, co ja tutaj w tym wszystkim mam. Tyrion, segregujesz ze mną? Hej, chodź, zobacz, co tutaj mam. Może Ci się spodoba to. Zobacz. O, ale ekstra, co? Nie? No zobacz. Chodź. Panie prosiły, dzieci czekają, aż się pojawisz. Wiecie, jak to jest z królem. Podchodzi wtedy, kiedy ma ochotę, a nie. Już ogon do nas mówi. Nie mów mi, co mam robić. Zacznijmy od tego, czy nasiona z zeszłego roku można wykorzystać. Bardzo zależy to od typu rośliny. Nasiona pomidorów, zdarza mi się, że 7-letnie świetnie kiełkują, a czasami nasiona kwiatów w następnym roku są już kiepskie. Także warto teraz zerknąć, co Wam zostało i warto przetestować, czy procent wschodów będzie satysfakcjonujący. Jak to zrobić? Bierzemy sobie ligninkę, namaczamy ją, kładziemy na niej nasiona rzutowo, tak po prostu z paczki i możemy je zapakować do foliowej torebki, wtedy wilgotność będzie bardzo dobrze trzymana. Stawiamy w miejscu, gdzie jest jasno i patrzymy, jak nam te wschody będą się zachowywały. Jeżeli procent jest taki, że na 20 rzuconych jedno nam zeszło, to wiemy, że będzie kiepsko, a jeżeli procent będzie ok, to stawiamy te nasiona i wysiewamy. Ja bardzo często, słuchajcie, sieję jeszcze nasiona na przykład z sałat, które mają po 3-4 lata bez problemu. Najczęściej z kwiatami jednorocznymi, może być różnie. Także warto to przetestować. Siadam, słuchajcie, patrzę, co mam w danych pudełkach i jak ja sobie je segreguję. Dla mnie to jest moja metoda, nie wiem, czy ona dla Was będzie dobra, ale może też chcecie taką zastosować, a może macie lepsze i chcecie się podzielić, to koniecznie piszcie w komentarzach. Ja przyjęłam taką metodę, że kwiaty osobno, warzywa osobno, nie zawsze, ale w większości przypadków i staram się datami wysiewów, żeby nic mi nie umknęło, bo bardzo często jest tak, że jest początek sezonu i tych nasion jest bardzo, bardzo dużo, także ustawiam je sobie albo tymi, które będę siać po kolei, ale u mnie najczęściej jest tak, że jak nadchodzi marzec, to wysiewam wszystko, co wtedy w marcu należy wysiać, a w kwietniu wysiewam te rośliny, które są bardziej wrażliwe na przymrozki. Także raczej właśnie sobie tak datami to ustawiam i jeżeli czegoś mam więcej, mogę Wam na przykład pokazać moje opakowanie. To jest to. To jest opakowanie tylko groszków. Groszki pachnące. I tylko one tutaj są. Trzymam je w osobnym pojemniku. Najpierw mam te, które mam z zeszłego roku, a tu jeszcze mam na przykład z 2022. Też są i też testuję, czy będą mi wschodziły. Wtedy, kiedy są już takie starsze, tych nasion pakuję z reguły więcej albo właśnie sobie je testuję, czy będą wschodziły, czyli namaczam je w ciepłej wodzie, akurat w przypadku groszków pachnących. Namaczam w ciepłej wodzie przez 24 godziny, potem kładę na jakiejś lignicy i patrzę, czy wschodzą. Także w tym roku szczególnie te, które już mają 2 lata, będę w ten sposób testować. Co do tych z zeszłego roku, jestem niemalże pewna, że wschodzić będą bez problemu. Teraz, kiedy sobie siadam z tymi moimi pudełkami, to ja oczywiście nie pamiętam, jakie miałam tam odmiany, czy coś mi się skończyło, czy coś chciałabym dokupić. Także każde pudełko powolutku sobie wyciągam, przypominam sobie po zdjęciach, które odmiany, albo pamiętam po prostu, które odmiany mi się sprawdziły i zapisuję sobie, ta się skończyła, to muszę domówić. W przypadku groszków na pewno jest wystarczająco dużo. Przede wszystkim na pewno będę przeglądać moje warzywa. Tutaj na przykład mam warzywa, które wysiewam już w okresach ciepłych, czyli to są na przykład ogórki, to są cukinie, to są rośliny, które będę siać dopiero w kwietniu. Ale chcę też przejrzeć, czy czegoś mi brakuje, czy czegoś nie trzeba domówić i domawiam w przeróżnych miejscach. Mam dużo nasion, na przykład tych włoskich, które kupowałam na Allegro z Franki, Sementi, chyba dobrze tak się mówi po włosku. Potem na przykład mam sporo z Pnosa, bardzo lubię ich nasiona warzyw, na przykład cukinie, Astrapol, Atena, to są takie moje cukinie, z których zawsze je sieję i one zawsze, czy Soraya, to są takie odmiany, które mi się zawsze sprawdzają bez problemu. Próbowałam na przykład różnego typu cukinii, które kupowałam z włoskich nasion. Słuchajcie, te polskie po prostu są tak odporne na mączniaka, są tak mocno plonujące, tak dużo tych
pojedynczych cukinii można mieć z jednego krzaczka w porównaniu do tych włoskich, że preferuję właśnie polskie odmiany u siebie w ogrodzie siać. Natomiast z kwiatami ozdobnymi, zawsze z tymi jednorocznymi, jest zawsze taki problem, że nie ma tych wszystkich odmian, które byśmy chcieli. Bardzo dużo ciekawych odmian było w tym czeskim sklepie Luki Kwiet, Asia z Happy Plants coraz więcej ma, na przykład właśnie orlaje, czy marchew ozdobną Dara, tą taką o czarnych kwiatach. Także coraz więcej tego w Polsce jest i coraz więcej firm wprowadza właśnie fajne odmiany, których nie było, ale jeszcze jest dużo do zrobienia. Także liczę na to, że z roku na rok będzie coraz lepiej i będziemy mogli na przykład Madame Butterfly, będziemy mogli kupować we wszystkich możliwych kolorach osobno, czyli brąz, pink. Będzie super. Naprawdę liczę na to, że już za parę lat ten rynek się zmieni i to wszystko będzie dostępne w Polsce dla każdego. Nie trzeba będzie, wiecie, kombinować, szukać za granicą, tylko będzie. Tak jak każdy z nas będzie chciał, pójdzie na Allegro i zamówi. Tutaj w tym pudełku widzę, że w zeszłym roku zaraz za cukiniami mam akurat cynię i celozję, bo to są rośliny, które bardzo lubią być wysiewane, kiedy jest bardzo ciepło, tak samo jak te rośliny. Dlatego tutaj akurat zrobiłam sobie ciepłolubne. Groszki sobie schowamy i zobaczmy, co mamy tutaj. Tutaj mam hardy annuals, czyli rośliny jednoroczne, odporne na przymrozki, a razem z nimi trzymam sobie też floksy dramonda, które może nie są tak odporne na przymrozki, ale trzeba je wysiewać odpowiednio wcześnie. Także w każdym sposobie jest metoda, ale każdy musi sobie dobrać to, jak on działa i dzięki czemu będzie pamiętał, żeby coś mu nie umknęło. Zupełnie osobne pudełeczko mam z roślinami na przykład dwuletnimi, które sieje się w czerwcu, w lipcu i to jest taka grupa, o której bardzo często zapominam, także ono stoi z wykrzyknikiem na lato, jeszcze przypominajka w moim kalendarzu. Co tutaj mamy? Przykład mamy tutaj Brisa Maximum, fantastyczna trawa, jednoroczna drżączka, która po prostu cudownie faluje na wietrze. Co tutaj jeszcze z ciekawostek? Tu na przykład mam nasiona czarnuszki. I te nasiona czarnuszki można by, słuchajcie, tak samo pójść teraz i wysiać w śniegu. Mi się bardzo dużo mojej czarnuszki wysiało, ale chyba jeszcze pójdę i dosypię trochę tych tutaj. Właśnie chciałam je dzisiaj przejrzeć pod tym kątem. Co ja jeszcze mogę wysypać i się nie przejmować tym? Tutaj na przykład mamy habry, tutaj klasyczne habry. Je ograniczyłam w ogrodzie, ale zastanawiam się, czy parę habrów nie rozsypać na rabacie na froncie, bo tamten lekka ich niebieskość mogłaby naprawdę świetnie wyglądać. Tutaj mamy na przykład Ami Majus, czyli koper ozdobny. Tutaj odmiana Queen of Africa, bardzo ją lubię, jest taka bardzo delikatna. Myślę, że też na front mogłaby pójść, bo tam trochę tych jednorocznych by się przydało, żeby one nam w wczesnym czasie w roku kwitły. Przeglądam jeszcze, mamy tutaj Shauvia Virtis, czyli szałwia trójbarwna. Tutaj mam kilka odmian. Przepiękna szałwia, która wygląda nieco inaczej niż typowe szałwie. Wygląda jakby jej liście były częściowo kolorowe. Tutaj mam akurat odmianę białą, ale moją ulubioną jest chyba fioletowa. Co tutaj jeszcze? Więcej aminków. Mamy jeszcze właśnie marchew ozdobną. Rudbeckia hirta Sahara. Ja ją sieję, chociaż jest to roślina, która może być czasami nie do końca odporna na przymrozki, ale różne mam z tym doświadczenia. Staram się ją trzymać, chronić ją. Część mam swoich, które nawet często zimują, ale z sadzonkami bywa inaczej. To, że roślina czasami nam bardzo dobrze przezimowała, świeżo wysiana sadzonka może się różnie zachowywać, ale Saharę będę oczywiście siać. Pokazywałam Wam wideo, postaram się podlinkować to wideo, w której właśnie Sahara była. Co to są za dźwięki? Koty się tłuką, słuchajcie. Burczenie z tyłu słychać. Och, już się nie mogę doczekać, słuchajcie, na to sianie, jak patrzę, co ja tu mam. Dzwony Irlandii na przykład. Roślina, która bardzo lubi wahnięcia temperatur. Świetna moim zdaniem na sianie w butelce, winter sowing. Wydaje mi się, że to te różnice temperatur, ciepło-zimno, które symulują nam właśnie takie warunki luty, marzec, świetnie powinno podziałać, żeby nam wzeszły. A z tyłu cała wielka paczka, znaczy paczka, wiele paczek floksów Dramonda. Floksy Dramonda to są jedne, tutaj na przykład mam odmianę Crème Brûlée, ale moja ulubiona odmiana to Cherry Caramel. Floksy Dramonda warto siać wcześniej, ja sieję je na początku marca.
trochę trzeba poczekać, ale jak już zaczną kwitnąć, to naprawdę świetnie zachowywały się na rabatach. Fantastyczne rośliny do donic, kwitnące naprawdę długo. Także jeżeli możecie gdzieś swoje ręce, wiecie, capnąć te floksy, to koniecznie szukajcie. Cherry Caramel jest moją ulubioną odmianą, ale bardzo zaskoczona byłam odmianą Alba, białą, która przepięknie pachniała. Słuchajcie, co tam się dzieje? Dla wszystkich, którzy prosili, żeby trochę chodził, będę miała co, mam czarną mam koszulkę, więc będę cała w tobie, ale jest kocia, dzisiaj się tłuką. No, no właśnie. Słuchajcie, mi się wydaje, że jak one zaczynają się tłuc, to znaczy, że wiosna nadchodzi, także super. Poproszę panią o przejście. Podsumowując, po co przeglądam teraz nasiona? Nasiona, kociu, czy wasze zwierzęta też tak zaczynają szlenieć? Wiosna idzie, tym się, tego się trzymajmy. Podsumowując. Po co przeglądam teraz swoje wszystkie nasiona? Przede wszystkim po to, żeby zobaczyć, czego mi brakuje, zobaczyć, co mogę wykorzystać, żeby nie wpadać w szale do sklepów. Ostatnio miałam taką sytuację. Weszłam właśnie do sklepu, zaczęłam klikać do koszyka i potem zobaczyłam na końcu, ile to jest pieniędzy. Potem miałam takie, wiecie co, ja chyba chwilę się wstrzymam, pójdę zobaczyć, co ja mam i się trochę opanuję. I to naprawdę było bardzo dobre, bo ja prawie wszystko mam u siebie w tych pudełkach. Także przede wszystkim przeglądamy. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasiona nam wzejdą, to oczywiście warto je na wacik, czy tam na ligninę do torebeczki zobaczyć, czy nam wschodzą. Jeżeli czegoś mamy niedobory, dopiero wtedy zamawiamy. To naprawdę jest bardzo rozsądne podejście. Nasiona zamawia się szybko i potem ostatnio pod wideo o planowaniu mówiliście, że zamawiacie takie ilości, że nie wiecie potem, co z tym robić. Także to na pewno posegregować sobie po kolei, żeby nam nie umknęło, bo szkoda, jeżeli marzyliśmy jakieś rośliny, a potem przejdzie nam to okienko, w trakcie którego powinniśmy je wysiać. Także jeżeli mamy je poukładane, to wiemy, że to pudełko bierzemy, dzisiaj bierzemy się za sianie. Ja potem bardzo często, kiedy idę wysiewać i na przykład danego dnia sieję, ale zdążę tylko 1/3, to mam pudełko wysiane, do wysiania i zawsze pudełka zabieram do domu, bo zawsze nasze nasiona musimy trzymać w pomieszczeniu, które jest suche, w którym nie ma wilgoci. Jeżeli zostawicie na przykład w szklarni, kiedy jest bardzo wilgotno, nasiona mają tendencję do tego, że zaczynają pleśnieć. Zobaczycie, że nawet na papierowym opakowaniu pojawią się kawałki właśnie pleśni, szare takie wykwity, także lepiej trzymać je w domu w suchej szufladzie. Nie ma znaczenia tak naprawdę temperatura, byleby nie było jakoś wyjątkowo gorąco. Wilgoć to jest najgorsza rzecz dla nasion. Jeżeli trzymamy je w suchym, to jest bardzo dobrze. Mamy przejrzane, mamy przesegregowane, jesteśmy gotowi. Potem tylko warto przejść i zastanowić się, czy mamy etykiety, czy mamy mazaki, które nie reagują na UV i nie będą nam traciły tych napisów, bo to jest bardzo istotne, jak wsadzamy nasz znacznik, jaką roślinę wysialiśmy, czy w szklarni, czy potem na rabacie i to będzie mazak, który na UV jest nieodporny, to wszystko znika i nie wiemy, jakie mieliśmy odmiany. Także taki mazak warto zamówić znaczniki, a potem przejść po ogrodzie czy miejscu, w którym trzymacie wszelkiego rodzaju swoje kuwetki, doniczki, tace i tak dalej. W styczniu można się zająć wyczyszczeniem tego wszystkiego. Ja najczęściej robię tak, że omiatam wszystko albo odkurzaczem wyciągam jakieś resztki ziemi, które mogłyby być. Myję to wszystko w zmywarce i robię sobie to na raty. Jednego dnia przynoszę trochę, drugiego trochę. Oczywiście tych mniejszych rzeczy, większe po prostu myję ręcznie i suszę. Można, jeżeli mieliście problemy z jakimiś chorobami przy wysiewach, można też zdezynfekować, dodając do wody trochę chloru i namoczyć przez chwilę te wszystkie wasze kuwetki, doniczki, czy co tam jest i potem to wszystko osuszyć. Potem już mamy wszystko przygotowane do wysiewów, jak się w lutym, w połowie, czy pod koniec, czy w marcu będziemy brać za te wysiewy, będzie wszystko przygotowane i my będziemy mieć takie poczucie, że wszystko mieliśmy zrobione wcześniej. Słuchajcie, dajcie mi znać, jakie kwiaty, jakie warzywa sprawdziły Wam się w zeszłym roku. Może jakieś konkretne odmiany możecie polecić innym, którzy dzisiaj oglądają. Ja wszystkich zawsze zachęcam do tego, żeby potem zajrzeć w komentarze, bo przecież ja jestem tylko jedna, a jak tutaj na przykład mamy czasami po 100 komentarzy i ktoś dzieli się tym, co mu się sprawdziło, a co zupełnie u niego nie zagrało. Można też podyskutować, dlaczego mogło się nie udać. To jest super, bo zbieranie doświadczenia wielu osób zawsze jest lepsze niż tylko jednej osoby. Ja też dzisiaj w opisie dzisiejszego wideo wrzucę Wam przykłady roślin, które nadają się do winter sowing, przykłady roślin, które możecie rozsiać po śniegu i będzie prawdopodobnie dobrze zareagują na ten typ siewu. I wrzucę Wam parę takich ogólnych informacji na temat stratyfikacji. Możecie to sobie oczywiście skopiować do swoich notatników, czy gdzie tam tylko chcecie. Mam nadzieję, że te wiadomości takie spisane też Wam się przydadzą, także zerknijcie do opisu wideo. A ja nic, biorę się, słuchajcie, przeglądam dzisiaj nasiona.
Nie mogę się doczekać wiosny, ale z drugiej strony bardzo fajna jest ta zima na taki czas, po pierwsze, przemyśleń tego, żeby odpocząć i tego, żeby się poruszać i wzmocnić, słuchajcie, nasze ręce, nasze nogi do tego, żeby prace ogrodowe wykonać. Ja dzisiaj też planuję, wczoraj wykonałam naprawdę ciężki trening, dzisiaj też planuję wzmocnienie z kolei rąk. To jest dla mnie bardzo ważne, bo wiem, jak dużo jest cięcia i jak to obciąża potem wszystkie moje mięśnie, także tu też jest czas na zimę, nie tylko to czyszczenie i przygotowywanie, ale przygotowanie siebie fizycznie, żeby znieść te trudy tego, co będzie nas czekało w marcu przy tym cięciu, kopaniu, przesadzaniu, dzieleniu. Nie mogę się doczekać. To ja czekam na Wasze komentarze. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, zostawcie oczywiście kciuki w górę, kliknijcie subskrypcję kanału, żeby dostawać powiadomienia o wideo, które się pojawiają, a my widzimy się z Wami już w kolejną środę i w niedzielę. W środę będzie wideo o prokrastynacji. W ostatnim wideo o tym, jak ja planuję, jakie metody stosuję do planowania, było bardzo dużo Waszych fajnych komentarzy. Bardzo Wam się spodobała metoda Pomodoro. Będę też o niej wspominać, właśnie o prokrastynacji. Już sobie wymyśliłam tytuł wideo o tym, jak uniknąć unikania rzeczy, które sami sobie zaplanowaliśmy, bo to jest, chyba każdy z nas na to cierpi, ja na to cierpię zdecydowanie, ale wdrożyłam parę metod, które moim zdaniem spowodowały, że więcej rzeczy popycham do przodu. Mam nadzieję, że zajrzycie w środę i do zobaczenia. Wcielać! 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 Nie! O, są dwa. Proszę. Są dwa na chwilę, zanim się wyrwą, bo przecież oni raczej ze sobą walczą, niż się przytulają. Pomachajcie do wszystkich. Jakby ktokolwiek był w stanie zmusić koty do tego, żeby coś zrobiły. Tyrion, poczekaj no. Masz tu tylu wielbicieli. Mógłbyś chwilę łaskawie spojrzeć w ekran i powiedzieć dziękuję Wam. Możecie mnie wielbić, ale ja Wam dziękować nie będę.